pierwszym w tym roku wydaniu Kroniki proponujemy. To już 20. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pan Adam kolekcjonuje amerykańskie stare samochody. Już po raz 20. w minioną niedzielę zagrała w finale Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Pomimo nie najlepszej prawie jesiennej pogody, od samego rana na Koneckie ulice wyruszyła ponad setka młodych wolontariuszy. Tradycyjnie już najwięcej osób wrzucających pieniądze do puszek było przy kościele podczas wchodzenia i wychodzenia z mszy świętych. Słuchajcie, to jest jubileuszowy, bo 20. już finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedstaw się może najpierw i powiedz, czy po raz pierwszy zajmujesz się zbieraniem do puszek tutaj tych datków, czy to już kolejny raz? Nazywam się Kamila Wojna. Nie, to już czwarty raz. Czy dużo tutaj wrzucono już pieniążków? Patrzyłaś i dużo osób się zgłosiło do tej... O! Właśnie. No sporo już bardzo. Ciężka puszka. Ludzie chcą rzucać. No ale może powiedz to do mikrofonu, bo nie było cię słychać, dobrze? No ludzie dużo wrzucają pieniędzy, bo wracają z kościoła i mają, nie wiem. Chcą wrzucać, wrzucają. Tak, a ty rozdajesz serduszka, ale powiedz, czy zauważyłeś, czy to są monety, czy również i banknoty się zdarzają? Banknoty, nawet 100 zł. No proszę, no to pięknie. Zdarzyła się sytuacja, że nie mieliśmy w innej walucie, nie tylko w złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak zawsze, tak i w tym roku, zbiórce pieniędzy towarzyszyły występy zespołów i aukcja przeróżnych gadżetów, a odbywało się to wszystko w skromnych warunkach lokalowych miejscowego Domu Kultury. Znajdujemy się w siedzibie sztabu finału 20. już Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Końskich i będziemy rozmawiać z panią Krystyną Okoń, która już od kilkunastu lat tutaj wspiera, wspomaga i działa w orkiestrze. Proszę mi powiedzieć taką rzecz. Konkretnie od ilu lat pani działa w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na terenie Końskich, czyli od jak dawna funkcjonuje ten sztab tutaj powiatowy czy miejski, ponieważ orkiestra ma aż 20 lat, piękny jubileusz, ale w Końskich chyba 20-lecia jeszcze nie będziemy świętować. Dzień dobry przede wszystkim. Nie, 20-lecia jeszcze nie będziemy świętować, ale możemy świętować 15-lecie, bo tyle właśnie razy ja miałam okazję brać udział w kwestowaniu i w orkiestrze, i w organizacji tej orkiestry. W ogóle to tak grupowo rozpoczęliśmy od 1999 roku jako wolontariat. Przy współpracy Domu Kultury, bo my naszą siedzibę mieliśmy za małą i Dom Kultury zawsze nas przyjmował bardzo chętnie. W tej chwili nie mamy nawet własnej siedziby jako wolontariat. Może kiedyś burmistrz nam coś tam postara się zorganizować. Ale póki co bazujemy i lokalowo, i organizacyjnie na Domu Kultury. Zawsze bierze udział młodzież. Nam jest łatwiej zorganizować młodzież, ponieważ jesteśmy nauczycielami czynnymi lub na emeryturze, ale to nieważne. Postaramy się zawsze rozmawiać z młodzieżą tak, że chętnie przychodzi. No właśnie i proszę powiedzieć, jaka to grupa dzisiaj zbierała te pieniążki do puszek, bo to była młodzież i z gimnazjów zapewne i ze szkół ponadgimnazjalnych. Tak, liczbowo było 170 wolontariuszy i dzieci zbierały do 100 puszek pieniążki. W tej chwili trudno mi powiedzieć, jaka to suma zebrana. Puszki już zostały złożone. Praktycznie zakończyliśmy już akcję zbierania. Jeszcze tylko dwie wolontariuszki zbierają i spodziewamy się, że lada moment one tu też przybędą.
panie tutaj z banku, dawnego BP-u, a teraz bank się nazywa Pekao S.A., pracują bardzo solidnie, jest tu kilkanaście osób. No jeszcze niestety nie możemy powiedzieć, jaka kwota została zebrana, pewnie to liczenie jeszcze potrwa, ale możemy powiedzieć, pani Krystyno, ile zebraliśmy pieniążków w 19 finale. Tak, w ubiegłym roku, mam tu przed sobą listę, zebraliśmy 45 233 zł i 37 groszy. Czy to jest kwota z powiatu, czy z końskich tylko? To jest tylko kwota z naszego sztabu. No to piękna, piękna kwota. Mamy nadzieję, że w tym roku ona będzie taka sama albo jeszcze wyższa. Oprócz zbierania do puszek jeszcze będzie akcja. Za chwilę rozpoczyna się aukcja, gdzie no również pewne pieniążki pewnie tutaj zasilą budżet tutaj koneckiego sztabu. I myślę, że ta kwota no będzie dość spora. No myślę, że tak, przyjdą władze, jak co roku burmistrz pewnie kupi piękny tort, którym poczęstuje wolontariuszy, a poza tym mamy dużo gadżetów zebranych z różnych instytucji i od młodzieży. Chętnie młodzież przynosiła, zwłaszcza ta, która ma warsztaty, dzieci niepełnosprawne. Bardzo chętnie przynosiły swoje prace na aukcję. Właśnie za chwilę aukcja się rozpocznie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. W odbywającej się przez ponad godzinę aukcji uczestniczyło kilkanaście osób, które wylicytowały przeróżne, bardziej i mniej wartościowe przedmioty. Najwięcej emocji jednak wzbudziła wśród obecnych licytacja ogromnego tortu ufundowanego przez cukiernię pana Edwarda Waligórskiego. Tort został wylicytowany za ogromną kwotę 2100 zł przez kilka osób, który następnie podzielono i rozdano wśród wolontariuszy i uczestników licytacji. A w tym czasie kilkanaście osób, w większości pracowników banku Pekao S.A., skrupulatnie przeliczało zebrane do puszek pieniądze. W tej chwili trwa koncert, już jesteśmy po aukcji. Rozmawiam z panią dyrektor oddziału banku Pekao S.A. w Końskich. Bank ten, jak jest na plakacie uwidocznione, od 14 lat jest już z orkiestrą. Wcześniej się nazywał BPH, a teraz Pekao S.A. Witam panią dyrektor i na początek bardzo łatwe i proste pytanie. Jest godzina około 19. Proszę powiedzieć, jak w tej chwili wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zliczane tutaj pieniążki, czyli ile mamy z aukcji, bo aukcja się już zakończyła, i ile pieniążków z puszek w tej chwili? Witam serdecznie. Z aukcji, ja się tutaj posiłkuję karteczką, żeby dokładnie określić kwotę, 5124,88 z puszek 44,18,21 zł. W sumie 49 142 zł i 9 groszy. I to jeszcze nie koniec liczenia. I to nie koniec liczenia. Wiemy już w tym momencie, że ta kwota jest wyższa niż w ubiegłym roku, także cały czas rośniemy. No to tylko należy tutaj pogratulować, podziękować panią i pani za to, że państwo się tak włączacie i no jednak tutaj troszkę trzeba się pomęczyć, ale to wszystko dla mam i dla dzieci, dla noworodków, bo tak to chyba w tym roku będzie wyglądać. Te miliony zebrane będą wspierać mamy, które chorują na cukrzycę, i noworodki, tak? Tak, myślę, że moi pracownicy co rok są dumni z tego, że mogą uczestniczyć w Wielkiej Orkiestrze i liczyć pieniądze. Zawsze nie brakuje chętnych. Także również serdecznie nam miło gościć tutaj w Domu Kultury i wspierać orkiestrę w tym szczytnym celu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Po zakończeniu aukcji na estradzie rozpoczął się koncert zespołów młodzieżowych. Jako pierwszy zaprezentował się publiczności chyba najmłodszy w województwie zespół wokalno-instrumentalny ze Stąporkowa, założony i prowadzony przez Marka Werensa, Milky Boys. Thank you.
jubileuszowy finał zakończyło tradycyjne światełko do nieba. Organizatorzy pragną serdecznie podziękować prawie 30 sponsorom, firmom i osobom prywatnym, dzięki którym wolontariusze mogli rozgrzać się gorącą herbatą i zjeść skromny posiłek oraz owoce. Panie Adamie, to jest jedno z pańskich hobby, kolejne chyba, bo pan ma szerokie dość zainteresowania z tego, co wiem. Zresztą zaczynaliśmy wspólnie pracę przy gazecie, przy tygodniku Koneckim, a teraz stoimy w miejscu, gdzie jest piękny, no można nawet powiedzieć zabytkowy samochód. Proszę powiedzieć, skąd się wzięło u pana to zainteresowanie motoryzacją, ta pańska pasja? W moim przypadku zainteresowanie motoryzacją istniało od zawsze. Szczególnie bliska mi była motoryzacja w wydaniu amerykańskim, czyli duże samochody z dużymi, mocnymi silnikami. Tak, i to jest właśnie duży samochód, kabriolet Cadillac. Mówił pan kiedyś tu wcześniej, jak rozmawialiśmy o przygotowaniach do tego programu, że to jest taki model, którym podobnym jeździł Elvis Presley. Tak, panie Andrzeju, samochody Cadillac z lat 60. i 70. to były ulubione samochody Elvisa Presleya. Ten egzemplarz, który niedawno przybył do mojej kolekcji, to jest model DeVille w wersji cabrio z mocnym silnikiem V8 pojemności około 8 litrów. To był jeden z częściej używanych modeli przez Elvisa Presleya. Będziemy pokazywali cały cykl, no można powiedzieć, renowacji czy remontu właściwie kapitalnego tego Cadillaca. Dzisiaj to jest taki wstęp do tego programu. Myślę, że to był bardzo ciekawy pański pomysł, żeby pokazać od początku, jak on wyglądał właśnie przy sprowadzeniu go ze Stanów, aż do momentu, kiedy będzie mógł wyjechać na zewnątrz, kiedy już będzie sprawny i posiadał dowód rejestracyjny. Dokładnie tak. Spróbujemy opowiedzieć, co i w jakiej kolejności należy przy tak starych samochodach, a mówimy o egzemplarzu z roku 68, zrealizować, żeby po zakończeniu prac można się cieszyć użytkowaniem tego typu samochodu zabytkowego. A więc, proszę Państwa, zachęcamy Państwa do tego, żeby oglądać ten cykl programów. Myślę, że część z Państwa na pewno będzie usatysfakcjonowana i zadowolona z tego, co tutaj u Pana Adama będzie się działo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.